giełdę w Warszawie, nie ma problemu dzisiaj z tym, że jakiś rodzaj, jakaś klasa aktywów, jakaś klasa funduszy inwestycyjnych, że tak powiem, nie traktuje nas poważnie, nie jest gotowa bezpośrednio za pośrednictwem naszego parkietu jakby brać udział w przepływach kapitałowych w naszym regionie świata. Czyli z jednej strony jesteśmy stabilni, jesteśmy przewidywalni, z drugiej strony mamy do zaoferowania jako kraj coś bardzo, bardzo dobrego, czyli wzrost, który jest zdecydowanie i historyczny, i ten przewidywany w tej chwili, zdecydowanie staje na plus, jeżeli porównywać Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej. W związku z tym liczę na to, że po tym trochę spokojnym roku 2014, rok 2015 będzie jakby z punktu widzenia giełdy papierów wartościowych, z punktu widzenia polskiego rynku kapitałowego rokiem aktywniejszym, rokiem, w którym inwestorzy będą bardziej aktywnie brali udział w transakcjach, w operacjach na naszym rynku, na czym powinniśmy my skorzystać, na czym powinny skorzystać również spółki, które są notowane na naszych parkietach, i inwestorzy, i uczestnicy naszego rynku.